Ostre słowa i zarzuty o niedemokratyczne działania polskiego rządu. Tak wyglądała debata w Parlamencie Europejskim nad Komisją do Spraw Rosyjskich Wpływów. Politycy obozu władzy odpierali zarzuty, mówili o braku zrozumienia zapisów ustawy, na podstawie której powołana zostanie komisja. Wyeliminować opozycję z życia publicznego. Rząd polski chce wprowadzić putinowską ustawę. Cieszę się, że tak szybko zareagowaliście, że mamy dzisiaj tę debatę. Debatę w Parlamencie Europejskim na temat powołanej w Polsce Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów. Ustawa regulująca pracę komisji i zakres jej kompetencji budzi wątpliwości konstytucyjne u opozycji, części środowiska prawniczego oraz Komisji Europejskiej. Nowa ustawa, która powołuje specjalną komisję do zbadania rosyjskiej ingerencji w bezpieczeństwo wewnętrzne Polski, budzi poważne obawy co do zgodności z prawem unijnym. Podczas wczorajszej debaty w Parlamencie Europejskim deputowani z PO, PSL-u i Lewicy twierdzili, że komisja ma wykluczyć polityków opozycji, a przede wszystkim Donalda Tuska, z życia publicznego i uniemożliwić start w jesiennych wyborach parlamentarnych. Nam pozostaje tylko jeden instrument – protesty uliczne. Zastanawiam się też, panie przewodniczący, czy to już będzie praktyką, że będzie zezwolenie na to, ażeby w Parlamencie Europejskim w czasie wystąpień prowadzić kampanię wyborczą. Odpowiada Róży Thun była premier Beata Szydło. W ataki na Polskę włączyli się politycy z innych państw. To, co widzimy w Polsce, to ostatni zorganizowany atak na demokrację i praworządność w tym kraju. Polski rząd odrzuca zarzuty prawne wobec komisji. Każda decyzja komisji będzie poddana końcowej decyzji niezależnego sądu, niezawisłego sądu, nie jednej, ale dwóch instancji. Więc nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa, zagrożenia, że ta ustawa, że ta komisja może mieć wpływ na polityczny proces, na następne wybory. Z kolei Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że decyzje komisji nie będą miały wpływu na wybieralność do Sejmu i Senatu, pracę PKW i komisji wyborczych, co także wybrzmiało wczoraj w Parlamencie Europejskim. Szanujmy to miejsce, Parlament Europejski. Nie kłammy, nie mówmy nieprawdy, bo obniżamy rangę Parlamentu Europejskiego. Komisarz Reinders, krytykując polskie władze, odniósł się do tak zwanych naruszeń praworządności w Polsce. Komisarz wprawdzie dostrzegł pewne postępy w reformach, ale jednocześnie przedstawił szereg wątpliwości. Komisji Europejskiej nie podobają się wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które stawiają polską konstytucję nad unijnym prawem. Krytykuje upolitycznienie sądownictwa, w tym Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. The National Council for the Judiciary. Krajowa Rada Sądownictwa odgrywa kluczową rolę w nominacjach sędziowskich w Polsce, dlatego kluczowe jest, aby Rada w swojej propozycji dokonała poprawek jak najszybciej. Panie komisarzu, chcę panu przypomnieć, że jeżeli chodzi o sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości, to zgodnie z traktatami należą one do gestii suwerennych państw. Wątpliwości w sprawie Polskiej Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów ma także administracja Joe Bidena. Amerykański Departament Stanu w specjalnym komunikacie pisze, że jest zaniepokojony nowym prawem. Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z agencją Bloomberga dziwił się oświadczeniom zza oceanu. Niezupełnie rozumie reakcję naszych sojuszników. Nie wiem, czy zostali zwiedzeni przez polityków opozycji, czy przez błędy w tłumaczeniu ustawy, czy po prostu ktoś tego nie wyjaśnił. Prezydent Duda poinformował, że jest gotowy wyjaśnić wszystkie wątpliwości w sprawie komisji w bezpośredniej rozmowie z Joe Bidenem. Wątpliwości strony amerykańskiej tłumaczył w rozmowie z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Antonym Blinkenem szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.